Przypominam się to piękne wprowadzenie. Czuję się troszeczkę jak tak zwana paprotka czy dekoracja. Nie tyle z powodu bycia kobietą, co raczej z powodu bycia humanistą, który używa oczywiście e-learningu, bo prowadzę dwa kursy e-learningowe, ale używa jako narzędzia, którym nie jest specjalnie humanista zafascynowany, mówię o sobie, ale rozumie użyteczność, ale rozumie też pewne niebezpieczeństwa. W związku z tym moja prezentacja będzie poświęcona raczej meritum kształcenia, a komentarz dotyczący tego, czy da się wykorzystać e-learning w tym, co ja chciałabym, aby było elementem kształcenia, pojawi się na końcu, a gdyby się nie pojawił, to pan Marcin chyba by mnie obrugał i głowę by mi urwał, ponieważ był to absolutny warunek tego, żeby można tutaj wystąpić. Proszę Państwa, tytuł wystąpienia, Edukacja dla społeczeństwa mądrości, zawiera oczywiście metaforę. Nie ma ani w rzeczywistości, chciałam być w realu, ani w literaturze kategorii społeczeństwo mądrości. Jest to moja metafora, którą po to wprowadzam, żeby zwrócić Państwu uwagę na pewne aspekty kształcenia, które bywają zaniedbywane, a które moim zdaniem są niezwykle istotne. Myślę mianowicie o kształtowaniu postaw naszych absolwentów. I właśnie na kształtowaniu postaw z wykorzystaniem instrumentów e-learningowych będę się chciała dzisiaj skupić, podyskutować pod koniec z Państwem na temat tego, czy to są instrumenty, które można wykorzystać do tego właśnie celu. Bo przekaz wiedzy i informacji nie ulega żadnej wątpliwości. Oczywiście daje się to zrobić. Plan merytoryczny mojego wystąpienia, bo nie chronologiczny, jest taki, że najpierw spróbuję z Państwem porozmawiać na temat tego, jakie są owe składowe kształcenia, jakie są trzy cele kształcenia akademickiego, a potem skupię się na postawach. I plan merytoryczny będzie taki, że będę porównywać informacje i jej przekaz z kształtowaniem umiejętności, wiedzy i jej przekaz z kształtowaniem, rozwijaniem rozumienia świata, no i wreszcie wśród postaw pojawi się ta mądrość metaforyczna, o której mówiłam. Proszę zanotować w pamięci motto, ja do niego wrócę pod koniec mojej prezentacji. A króciuteńko, te trzy kategorie podstawowe, informacja, wiedza i mądrość. Ja domyślam się, że Państwa przygotowanie jest w dużej mierze informatyczne. Proszę na chwilkę zapomnieć o szanowskiej definicji informacji, o wszystkich innych bardzo wyrafinowanych i próbować pozostać na gruncie zdrowego rozsądku, lekko podbudowanego ogólną teorią poznania. Czym jest informacja, moim zdaniem, i czym się różni od wiedzy? Moim zdaniem jest odpowiedzią na innego rodzaju pytania. W związku z tym charakter informacji i wiedzy dla mnie, wykształcenia jestem filozofem, zajmuję się filozofią nauki, metodologią nauki, jest zasadniczo odmienny. Gdybym miała powiedzieć zdroworozsądkowo, informacja to jest treść odpowiedzi na proste pytania, co, gdzie, kiedy, jak się zdarzyło. Informacja jest zawsze zawarta w zdaniach szczegółowych, mówiących o pewnych cechach rzeczywistości, o procesach, faktach, cechach, które się zdarzyły. Nawet informacja uogólniona w zbiorach informacji przez generalizację, kiedy już jest zapisana w zdaniach ogólnych, pozostaje nadal tylko skrótowym, ale opisem pewnych cech rzeczywistości. Natomiast wiedza, w moim rozumieniu, odpowiada na całkiem inne pytanie, mianowicie odpowiada na pytanie dlaczego. Dlaczego jest tak, jak to, co odnotowała informacja? Ja wiem, że w literaturze mamy podział na knowledge what, knowledge why i to oczywiście odpowiada temu, ja to rozgraniczam na dwie różne kategorie, żeby podkreślić właśnie to zróżnicowanie. Odpowiedź na pytanie dlaczego wymaga konstrukcji myślowej, wysiłku stworzenia hipotezy, stworzenia racjonalnej wizji świata, która odpowie właśnie na pytanie, dlaczego jest tak, jak się odnotowali w naszych zbiorach informacji. W związku z tym to, co mamy w zbiorze informacji i wiedzy, to jest, jeśli można tak powiedzieć, substancja całkiem innego rodzaju. Mój kochany przykład, który często podaję studentom, który dobrze to ilustruje, niedawno zyskał znakomite rozwiązanie. Wiem, że Państwo znacie takie zjawisko, które jest nazywane piorunem kulistym. To było zjawisko, które było obserwowane od dziesięcioleci, od końca XIX wieku. Zebrano ogromne zbiory informacji bardzo wiarygodnych, łącznie z
dokumentacją fotograficzną i inną, potrafiono podać cechy, że obiekt kulisty, że się sam porusza, że przechodzi przez otwory, zmienia kształt, czasem wybucha i demoluje, czasem nic, prawda? Że lekko świeci, że wydziela lekkie ciepło i nie było wiadomo, mając ogromny zbiór potwierdzonej informacji, co to jest, ponieważ nie było odpowiedzi na pytanie, dlaczego on jest taki, jak opisany w tych informacjach. Hipotez było, jeśli dobrze pamiętam, czyli właśnie prób odpowiedzi na to pytanie sto kilkadziesiąt, specjalny Instytut Badań nad Piórem Kulisty. I wydaje się, że 2-3 lata temu właśnie fizycy, mamy na sali fizyków, to może odpowiedzą, znaleźli odpowiedź. Tak, powiedziano, że jest to kula zimnej plazmy. I nareszcie można ją wytworzyć w laboratorium, ponieważ jeśli znamy odpowiedź na pytanie dlaczego, to możemy to wytworzyć. Podobno, przysłali mi film studenci, można wytworzyć we własnej kuchence mikropalowej. Ja lubię moją kuchnię, nie próbuję tego robić, więc... A proszę zwrócić, proszę Państwa, uwagę, że na tym się nie kończy cała sprawa, dlatego że można być człowiekiem, który ma ogromną informację, a nawet wiedzę, i proszę wybaczyć, być głupim jak but. Dlatego, że można z tej wiedzy informacji zrobić zły użytek. Do tej wiedzy informacji trzeba dodać pytanie następne. Pytanie, co ja chcę zrobić z posiadaną wiedzą i informacją? Czyli dodać rozumowanie wartościujące, wytyczyć sobie cele i zapytać, czy są to cele słuszne, czy niesłuszne, dobre, czy niedobre, warte osiągania, czy nie warte osiągania. Ja myślę, że w tym gronie nie muszę przytaczać na przykład takich znanych przykładów, jak afera Enronu. Kiedy znakomitej wiedzy i informacji towarzyszył brak mądrości, jeśli mogę tak powiedzieć, albowiem cele, jakie sobie wytyczono, były szkodliwe społecznie. Wiele innych mamy potwierdzeń na to, że na wiedzy nie kończy się nasz, jeśli mogę tak powiedzieć, proces poznawania świata i użytkowania. To jest kłopot, proszę Państwa, dlatego że wiedzy z definicji nie może, wiedza z definicji nie może zawierać wartości. Tam jest tylko jedna wartość, prawda? Całą resztę się usuwa jako element subiektywny i zakłócający proces poznawczy. W związku z tym, jeżeli potem chcemy dołączyć ten trzeci element, to trzeba go zrobić z osobna. A więc na przykład w procesie kształcenia trzeba do informacji i wiedzy, którą przekazujemy, dodać element kształtowania postaw, czyli jakiegoś przekazu wartości, które sprawią, że z wiedzy tworzy się, jeśli mogę tak powiedzieć, mądrość. Zależy mi na tym, żeby wypuszczać światłych absolwentów, a nie tylko absolwentów, którzy są znakomicie wyposażeni w umiejętności, a nawet wiedzę, ale także takich, którzy mają poczucie na przykład odpowiedzialności za to, co z tą wiedzą dalej będą robić. I to jest pytanie, które zaczyna znowu się poruszać w obszarze definicyjnym, który ja troszkę zostawiam na marginesie. My wszyscy wiemy, ile definicji, jakie ma społeczeństwo informacyjne, jak są wyrafinowane, w jakie kolizje wchodzą one ze sobą. Nie ma sensu o tej specyfice i specyfikacji tutaj mówić. Zdroworozsądkowo rzecz biorąc, społeczeństwo informacyjne to jest takie społeczeństwo, w którym podstawową funkcją jest wytwarzanie, magazynowanie, dystrybucja i spożytkowywanie informacji. Analogicznie mniej więcej mówi się o społeczeństwie wiedzy. Moje pytanie brzmi, czy można by jednak, i tu jest ta metafora, nie rozszerzać naszego rozumienia społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy o tę trzecią składową i nie mówić na własny użytek, bo jak powiedziałam, to nie jest kategoria literaturowa ani badawcza. Nie mówić sobie o społeczeństwie mądrości, żeby nie zapomnieć o tej trzeciej składowej. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że proste umiejętności bazują na informacjach. Odpowiedź na pytanie co, gdzie, kiedy mogą być uzupełnione o prostą odpowiedź o pytanie jak działać, żeby jakiś cel prosty osiągnąć. Że na wiedzy bazuje rozumienie świata, no a postawy bazujące na wartościach mają nas właśnie pouczyć, jaki pożytek z tych dwóch umiejętności i wiedzy składników kształcenia zrobimy. Pytanie jak kształtujemy postawy i czy w związku z tym da się za pomocą narzędzi e-learningowych te postawy jakoś kształtować, czy wspomagać, jeśli się Państwo zgadzacie, że idziemy w kierunku, w którym ja tutaj mówię. Jest kilka metod, jest ich o wiele więcej. Pedagogika i psychologia wymieniają takie trzy grupy. Powiada się, że refleksja humanistyczna, która ex definitione jest skupiona na rozważaniu wartości.
Na tym polega refleksja humanistyczna, że próbuje określić je i przedyskutować. Ponadto naśladownictwo. Studenci oczywiście naśladują zarówno instytucje, jak i nauczycieli i to mogą naśladować pozytywnie i negatywnie. Nie ma tutaj twardej reguły, natomiast chyba lepiej jest dawać przykład dobry niż zły, tak sądzę. I liczyć na to, że powiedzą potem, nigdy w życiu nie zachowam się jak ten paskud, prawda, który tutaj się źle zachował. Wreszcie tak zwane inspirowane zaangażowanie, kiedy się w toku procesu kształcenia daje pewne profity za działalność, która powinna być bezinteresowna. Mamy tutaj pewien paradoks, ale za chwileczkę o tym powiem, żeby to nie było suche. Wiadomo, że w najlepszych na przykład szkołach biznesu światowych trudno jest uzyskać dyplom, jeżeli się nie pokaże swojego dorobku, na przykład w działaniach na rzecz ciemnej strony gospodarki rynkowej. Pracę z bezrobotnymi, z ludźmi marginesu czy z innymi. Idzie o to, żeby wzbudzić zaangażowanie na razie wynagradzane w czasie studiów, na przykład punktami kredytowymi, z intencją taką, że w przyszłości może stanie się to bezinteresownym, trwałym nawykiem. Edukacja humanistyczna. To nie jest prosta sprawa. I żeby to zilustrować, spoglądam na zegarek. Przepraszam, gdybym miała Państwa zapytać, co to jest humanistyka? I odpowiedź miałaby brzmieć, humanistyka jest to nauka o? Człowieku. Dobra? Pierwsza odpowiedź brzmi człowieku. Otóż nie. Humanistyka w fundamencie swoim jest nauką o człowieczeństwie. Czyli jest nauką o tym, co konstytuuje istotę ludzką jako odmienną od innych istot. Gdyby o człowieku, to oczywiście i medycyna, i biologia, prawda, i inne byłyby także naukami o człowieku. Więc pierwszy powód jest tym, iżby rzeczywiście ta edukacja humanistyczna była humanistyczna, dlatego że mamy ogromną tendencję do tego, żeby rozmaitego rodzaju poradnictwo utożsamiać z edukacją humanistyczną, wtedy nie wyposażymy w te postawy czy wartości, o których przynajmniej ja tutaj mówię, możemy osiągnąć oczywiście inne cele. Najgorsze niebezpieczeństwo, jakie się kryje za źle zrozumianą edukacją humanistyczną, to jest indoktrynacja jawna albo utajona. Teraz bym wróciła do tego cytatu Tischnera, który powiada, że nie jest rzeczą kształcenia pokazanie systemu wartości, wzbudzenie motywacji, żeby podążać za dobrymi, unikać złych. To jest, proszę Państwa, indoktrynacja. Celem dobrym kształcenia jest, jak on powiada, obudzenie ducha odpowiedzialnej wolności, czyli tego, żeby człowiek sam samodzielnie chciał o tym myśleć i stanowić o sobie. Jak wejdzie na tę ścieżkę, może błądzić, ale możemy być spokojni, że w istocie to czyni. W związku z tym rozważania o naturze człowieczeństwa raczej niż o aspektach bycia człowiekiem praktycznych są jądrem edukacji humanistycznej. Powiedziałam, indoktrynacja jawna, przed chwilą podałam przykład, utajona, nadal często obecna w życiu uczelni, proszę Państwa, jeżeli my tej humanistyki właściwie nie uczymy albo ją pomijamy, dajemy niezwykle silny sygnał studentom, że wystarczą wiedza i umiejętności. Natomiast ta trzecia składowa, podstawowa, wartościująca, no niestety nie jest istotna. A więc w sposób utajniony, niejawny, indoktrynujemy dwuście menedżeryzmu, technokratyzmu, nie wiem czego, tego czegoś, co swoją postawą i przykładem jakoś emanujemy. Proszę zwrócić uwagę, że edukacja humanistyczna ma swoje aspekty praktyczne, mianowicie trzeba być przygotowanym do dyskusji na temat wartości i do elit społecznych, do których na pewno zaliczają się absolwenci szkół wyższych, przynależy jako ich obowiązek zdolność do takiej dyskusji. Taka dyskusja buduje tkankę spójności społecznej, buduje dyskusję wokół wartości i podnosi poziom etyczny i poziom odpowiedzialności społeczeństwa i nie ma co ukrywać, że Polska siedzi tutaj w ogonie wszystkich badań dotyczących na przykład Trust Index w Europie i w świecie. A więc warto o tym pamiętać. Naśladownictwo, proszę Państwa, nie będę rozwijać, już o tym wspomniałam, ono się rozwija co najmniej w dwóch płaszczyznach osobowych kontaktów mistrz uczeń, ale także kontaktów wspólnota, instytucja, a więc tego, jak instytucja odpowiada na zapotrzebowania
wspólnoty akademickiej i wzajem, jak wspólnota podtrzymuje instytucje, ponieważ wedle znanego sloganu wspólnota bez instytucji jest bezradna i bezsilna, a instytucja bez wspólnoty jest pusta. Więc jeśli nie ma dobrej współpracy pomiędzy nimi, to jest to przykład najgorszy z możliwych uczy pozoranstwa i niezaangażowania. To kształtowanie postaw przez inspirowane zaangażowanie. Znowu nie chcę rozwijać, wiemy, że powinniśmy angażować naszych słuchaczy w życie publiczne, również na terenie uczelni, przy zachowaniu jej neutralności światopoglądowej i politycznej. Nadzwyczaj trudne zadanie, z którym każda uczelnia jakoś musi się uporać. Pytam jeszcze raz, rozwijać nie będę, jeśli chodzi o tę bezinteresowność nagradzaną. No cóż, ja chyba parę lat temu na mojej uczelni złożyłam projekt tego, żeby za dobrze udokumentowany wolontariat można było przypisywać studentom pewną pulę punktów, ale jakoś póki co nie weszło to do obiegu myśli uczelnianej, ponieważ jeszcze chyba nie jesteśmy na to przygotowani. Natomiast takie rzeczy jak... Myślę, że w tym zakresie mamy. Skoro możemy za chór przyznać punkty, to ja nie rozumiem, dlaczego za wolontariat nie mielibyśmy. Ja myślę, że to by się dało zrobić. Natomiast takie piękne rzeczy, jak prawda Halloween w SGH, który jest jednym dniem krwiolastwa, no to już jest przepiękna inicjatywa, która jakoś buduje w tych wymiarach, które... Chcę Państwu powiedzieć, że to nie są oczywiście tylko moje prywatne poglądy. Czy stoją za nimi argumenty, czy nie, to jest Państwa ocena. Natomiast oczywiście nawet proces boloński wyraźnie powiada, że są cztery podstawowe cele edukacji i to oczywiście jest przygotowanie do rynku pracy, nikt tego nie neguje. Oczywiście mamy w strukturach kwalifikacji rozwinięcie rozmaitych umiejętności, ale proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj także jako obowiązek uczelni przygotowanie naszych absolwentów do bycia aktywnym obywatelem dojrzałej demokracji oraz ich rozwój osobowy, czyli właśnie w sumie ta wiedza, umiejętności i postawy. Oto jest właśnie piękny cytat, mamy Europę, pora stworzyć Europejczyków, który też może przyświecać temu celowi. Tylko jeden aspekt postaw, bo powinnam już zmierzać do końca, a chcę przejść do owego shielendingu w paru zdaniach. Postawy, jeżeli nie mają ulegać indoktrynacji, że nie chcemy podawać gotowych recept na to, jakim być człowiekiem, a rozumiem, że nie chcemy, to mogą na przykład skupić się na przyszłych funkcjach społecznych, na przykład na tej sposponowanej teraz elitarności, ponieważ niestety, po pierwsze jest utożsamiana, bardzo przepraszam pana senatora, z elitami politycznymi, których jakość jest rozmaita, zupełnie nie w tym aspekcie tutaj oczywiście, natomiast utożsamiana jest też elitarność z dochodami, ta wyższa klasa średnia, natomiast zapoznawany jest sens merytoryczny, kiedy elitarność oznaczała po prostu wzorotwórczość, oznaczała wrażliwość na wartości, nie tylko na interesy, oznaczała zdolność do myślenia krytycznego w kategoriach ogólnych, a nie szczegółowych, czy partykularnych, czy grupowych interesów, troskę o kulturę wysoką i wiele innych rzeczy. Ciekawa jestem, czy gdybyście Państwo się zastanowili, czy to rozwijamy na uczelniach, czy bylibyście Państwo usatysfakcjonowani z własnej odpowiedzi. Przeważnie nasi absolwenci mają świadomość swoich zobowiązań zawodowych, które ja tutaj pomijam, bo oczywiście aspekt etyki zawodowej też to chodzi. Natomiast świadomości swoich zobowiązań ogólnospołecznych mają raczej niewiele. Nie dostrzegają tego moim zdaniem. No i nareszcie coś o e-learningu. Czym jest nowoczesna edukacja? Teraz już nie w tych treściach, o których mówiłam, z których omówiłam szerzej postawy, ale w tych kwestiach narzędziowych, czyli no nareszcie coś o e-learningu. Proszę Państwa, po pierwsze we właściwym kontekście. Stare, marczypanowskie hasło, że środek nie jest przekazem. A więc, kiedy używamy tego narzędzia, starajmy się go używać i przekazywać te informacje studentom, że to jest tylko środek i narzędzie, które jest wtedy dobre, kiedy realizuje cele merytoryczne, natomiast samo w sobie jest po prostu zabawką i gadżetem. To jest punkt widzenia oczywiście humanisty i nie ma się czym znowu tak bardzo fascynować, aczkolwiek możliwości tego narzędzia są oczywiście znakomite, tylko trzeba je umieć wykorzystać. I pytanie zasadnicze tego referatu,
Czy kształcenie na odległość, w tym e-learning, może służyć kształtowaniu postaw, a wedle tej typologii, którą tutaj podałam, jak się to dzieje? Po pierwsze, czy może służyć nauczaniu humanistyki? No, mamy tutaj parę rzeczy trudnych, ponieważ ja uczę tej humanistyki przez internet, no więc te trudności napotykam nieustannie. Już powiedziałam, że metodą humanistyki jest dyskusja. I ta dyskusja przy wszystkich najlepszych narzędziach jednak jest, kiedy nie odbywa się twarzą w twarz, jest troszeczkę ograniczona. To nie jest możliwość takiego oddziaływania tak zwanego mistrza i ucznia, jaka jest wprost w kontaktach bezpośrednich, ale oczywiście to jest lepsze niż brak w przypadku, kiedy na przykład e-learning umożliwia w ogóle dostęp. Po drugie, program, co to jest humanistyka, odpowiadając właśnie na pytanie, czy jest to nauka o człowieku, czy o człowieczeństwie. Ten program, jeszcze raz powtórzę, byłoby dobrze, gdyby się nie sprowadził do jakichś poradnictw, które są utożsamiane z humanistyką, a tak naprawdę nią nie są. Humanistyka jest nauką nieprawdopodobnie okrutną i wymagającą, proszę Państwa, ona nie ma nic wspólnego z humanitaryzmem. Wymagania, jakie stawia się przed każdym człowiekiem ze względu na jego człowieczeństwo, są bezdyskusyjne. Albo się jest, albo się nie jest człowiekiem. Więc to nie jest nauka łatwa i przyjemna, jeśli realizowana jak należy. No i wreszcie pytanie, jak uniknąć jawnej indoktrynacji technokratycznej, jeśli mogę tak powiedzieć, dlatego że to fascynujące narzędzie samo w sobie od razu niesie przekaz, że oto jest ono ważne. No więc być może można to jakoś moderować, pokazując jego instrumentalność. Naśladownictwo. Czy są zmienione relacje mistrz-uczeń? No, bez tego, z tym zapośrednictwem instrumentalnym, bez kontaktów bezpośrednich, oczywiście one są jakoś zmienione. Jak powiedziałam, nie ma tej dyskusji bezpośredniej, ale myślę, że nie fundamentalnie. I przy sensownie liczebnych grupach, dyskusje, jakie ja nawiązuję na forach ze studentami, myślę, że mają znaczącą owocność właśnie taką, że ja mogę pokazywać swoją postawę pod dyskusję, oni swoją i jest tutaj bardzo dobry kontakt. Czy to zmienia relacje instytucja-wspólnota? To znaczy przenosi ją na inny poziom informacji, jeśli mogę tak powiedzieć, ale nawet sposób organizacji tych zajęć e-learningowych. Jeżeli jest przyjazny słuchaczowi i respektuje jego prawa, pokazuje, że jest on członkiem wspólnoty akademickiej, chociaż za pomocą tego narzędzia nie uczestniczy. Wydaje mi się, że nic tutaj szczególnie istotnego nie wnoszą. Może jestem zbytnio optymistyczna. Natomiast pojawia się oczywiście po raz wtóry niejawna możliwość, przynajmniej tej niejawnej interpretacji, indoktrynacji, przepraszam, technokratycznej, no której pewnie też trzeba jakoś zapobiegać. Tym bardziej, że większość osób posługujących się tym narzędziem naprawdę jest tym zafascynowana i czasem nieświadomie wręcz daje temu wyraz, co jest łatwo naśladowane. I wreszcie to inspirowane zaangażowanie. Mnie się wydaje, że tutaj e-learning daje całą masę nowych możliwości, czy narzędzia w ogóle elektroniczne, choćby ze względu na łatwość rejestracji wyników tego zaangażowania za pomocą właśnie narzędzi informatycznych. A więc być może warto się zastanowić nad tym, czy nie jest to narzędzie, które nam ułatwi kwestię tego inspirowanego zaangażowania. To też moja konkluzja, bardzo niepoważna i metaforyczna, jest taka, że to jest wspaniałe narzędzie i tylko my możemy je zepsuć, jeżeli się okaże, że nie służy nam osiągnięciu tych celów, które sobie założyliśmy. I dziękuję Państwu za uwagę.